Cześć, witam Was i zapraszam na drugi odcinek z oceniania składów na koniec FIFA Mobile 19. No, koniec już się zbliża wielkimi krokami, bo za 5, właściwie 4 dni już nowa FIFA 20 wyjdzie. Także jutro będzie jeszcze jeden odcinek z oceniania, może będzie pojutrze drugi. Także post właśnie wstawiam go na Facebooku. Jeżeli ktoś się nie załapie na ten odcinek, to wysyłajcie składy i. Z pewnością pojawicie się w następnym. No a ja zaczynam i to z grubej rury, bo skład szmacianki, a więc Kacpra z mojej ligi, 139 overall, wow. No wiem, że tutaj Kacper już wbił 140 wczoraj bodajże. No tutaj skill boost oczywiście maksymalnie dobite na 27% Roundupów powyżej 30 z pewnością tutaj, co ja tu mogę powiedzieć, składzik naprawdę szacun. Dwie ikony: Prime, Van Basten, Zanetti. Też ten Pele oczywiście w ataku. No, składzik na pewno niesamowicie grywalny. Będzie się nim grało, Tobie z pewnością bardzo dobrze w tym Legacy Team, w tej kampanii, która już będzie w 20... Nie mogę się doczekać, oczywiście 10 na 10 dla Ciebie. No i lecimy drugi skład, również od Kacpra, tylko innego. 121 overall, tu mamy skill boosty na plus 18, rank upów widzę masz 10. Co tu się wrzuca w oczy? No, czyli wagon to koty oczywiście, ta mordka. No ale mordko powiem Ci, że... Masz ode mnie bonusowe punkty na pewno za tego Ronaldinho i Kone Prime. No i za Kulibaliego, tego Utoca, bo jakby nie patrzeć to jest jednak karta, która dosyć sporo kosztuje. On ile kosztuje? Chyba 80 milionów albo coś koło tego, musiałbym sprawdzić. Także 7 na 10, takie naprawdę solidne masz ode mnie tutaj ocenę. I dalej lecimy do Mateusza, 125 overall. Tutaj skill boosty widzę na plus 20, rank-upów też chyba 14 czy 15. Ikona Prime Zanetti. Składzik naprawdę też bardzo dobrze się prezentuje. Masz ode mnie taką naprawdę solidną ocenę 7 na 10. No i dalej mamy Miłosza. Tutaj mamy 118 overall, ale składzik. Powiem Wam, że jest na pewno bardzo ciekawy. Dlaczego to możecie się domyśleć? A jak nie, to zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj mamy skill na plus 18, ranka upów 6. No i co? Domyśleliście się, dlaczego ten składzik jest taki unikatowy? Dlatego, że jest to cały, no prawie cały skład piłkarzy z jednej ligi, z Serie A. Właściwie tylko ten Kasemiro tutaj nie pasuje. Bo jakbyś dał zamiast niego kogoś z Ligi Włoskiej, to właśnie miałbyś cały skład serii A. Ja nie wiem, czy jesteś kibicem właśnie tej ligi, ale składzik mi się naprawdę podoba. 6,5 na 10, jak na 118 Overall, na pewno solidna ocena. No i dalej przechodzimy do składziku 119 od Janka. Tutaj z kilbusty na plus 18 widzę wbite rank-upów. 7, bodajże, No solidny składzik. 5,2 na 10, oceniam go. Dalej mamy składzik od Grzesia. Tutaj 121 overall z na plus 18. Najwyższe wbite oczywiście rank-upów 13. No masz oczywiście ode mnie też ten bonus za tą ikonę Prime Ronaldinho, także taka solidna. Nota 7 na 10 dla Ciebie się należy. No i moi drodzy, tutaj składzik, który na pewno z grubej rury rozwali ten odcinek. Od Mariusza. Od Mariusza skład 140 overall. Z tego co widzę, skład zrobiony cały pod niebieskie busty. Tak mi się chyba wydaje. Poprawcie mnie, jakbym się mylił. Ale tak właśnie jest. Niebieskie busty, cały skład. Wow, naprawdę no ja na niebieskich bustach się nie znam także no nie wiem co byś tu mógł zmienić po prostu chyba najlepszy skład niebieski jaki może być masz ode mnie oczywiście 10 na 10 ale za ten skład który rozwalił system no ja bym po prostu mógł ci dać za ten skład 12 na 10 albo 13 na 10 ale oczywiście 10 na 10 jest najwyższą notą w moim tutaj ocenianiu. No, twój skład po prostu urwał licznik mi, także naprawdę szacun dla ciebie za ten składzik. No i lecimy do też ciekawego składu. Tutaj oczywiście takiego overallu nie mamy, ale ten skład jak możecie zobaczyć również jest bardzo ciekawy. 112 overall od Daniela. Skill boosty plus 14 rank upów 6, ale ten skład jest na pewno unikatowy, bo jest to cały skład Bayernu, Monachium. Nie wiem, czy jesteś kibicem zespołu z Monachium. Jeżeli tak, to gratuluję ci tej drużyny. Świetnie się ona prezentuje. Dlatego masz ode mnie 8 na 10. Mimo, że jest 112 over, ale tak jak mówiłem, jeżeli ktoś wyśle cały skład z jednego klubu, to ma za to ogromną liczbę bonusowych punktów. Co byś tu mógł zmienić? No... Może tego Humelsa z pre-season byś dał na obronę, a tak to chyba idealny skład. Także Tobie Danielu naprawdę go gratuluję. I przechodzimy do składu Krzysia. 118 overall, na plus 18 wbite skill boosty, rank upów widzę 8. O właśnie, Ty tego Humelsa masz właśnie z pre za niego masz tam bonusowe punkciki. Niedużo, ale zawsze coś 5,5 na 10, oceniam twój skład. No i mamy półmetek tego odcinka, skład od Adama, 127 overall, skill boosty na plus 20, 25 rank-upów naliczyłem, także szacun. No, kilku ciekawych zawodników, też tego Humelsa oczywiście masz, Robertson na przykład z utoców, Royce też, dosyć taka ciekawa karta, także dla ciebie 8 na 10, taka naprawdę bardzo solidna ocena się za ten skład należy. No i przechodzimy do tutaj Wiktora. 103 overall, tylko skill boosty najwyżej wbite na plus 13. Widzę, bo masz różnie, ale biorę pod uwagę te, które są najwyżej wbite. Co ciekawe, mimo że masz 103 overall, to masz dwa rank-upy zrobione na Casemiro. Także 3 na 10 masz, no ze względu na ten overall więcej nie może być, ale tak ten składik twój się prezentuje. Dalej mamy Sepka, tutaj od Sepka mamy skład 128 overall, skill boosty na plus 22, rank upów też sporo zrobione. Też oczywiście masz ode mnie bonusowe punkty za tą ikonę Prime Okoczy, gratuluję. Też tego załodnika Precisen, który przechodzi na kolejny sezon, czyli Hummelsa, ale tego Hummelsa większość z osób tak naprawdę zrobi. Ja też będę go może dzisiaj odbierał. Jutro może nagram odcinek jak go odbieram. Także dla Ciebie 8 na 10. Też taka bardzo solidna ocena się należy. Dalej mamy tutaj Dawida, 125 overall. Skillbusy na plus 21, ale 8,5 masz na 10 dla ciebie ode mnie, bo składik Twój na pewno bardzo mi się podoba. Dlaczego to możecie już się domyśleć, ale jest to skład. No, jest ten Under Herrera z pre za niego też masz tam bonusowe punkciki. Ale w tym składzie rzuca się w oczy przede wszystkim linia obrony razem z Bramkarzem. Cała defensywa Liverpoolu. No, gratuluję Ci za to właściwie jeszcze Salah'a masz to pół składu masz z Liverpoolu, także świetnie się to prezentuje. No ja powiem wam szczerze, że miałem taki pomysł, żeby zrobić cały skład z Liverpoolu, no ale niestety trochę skillbusty mi pokrzyżowały plany. No ale linia obrony naprawdę bardzo ciekawa. kto wie, kto wie, być może ja się na taką skuszę, żeby zrobić na koniec. także tobie Dawidzie tego składziku naprawdę gratuluję. I dalej mamy Sławka. Sławek ma 128 overall, e, 8,5 na 10 masz ode mnie, czyli naprawdę bardzo dobrą notę. Za co no, dwie ikony prime masz: Van Bastena i Ronaldinho, gratuluję. No ale masz też Messiego. Messi Van Basten, naprawdę świetny duet napastników będzie na Legacy Team, na tą kampanię. No ten Messi. Ile on kosztuje? On chyba z 60 czy 80 milionów na rynku kosztuje. Także szacun musiałbym sprawdzić, ale naprawdę składzik. No ten Azard jeszcze na Elemie, on jest naprawdę dobry. On jest z tego co wiem, lepszy od Sona. Także nie wiem, czy tego Azarda na koniec właśnie nie wpalić do mojej drużyny, bo on by mi się przydał właśnie na legacji. No, ale gratuluję Ci składu. No i dalej mamy 118 od Adriana, czyli mój imiennik kolejny. No tutaj, co się już zaoczy? No Oczywiście ikona Prime, okocza. Za niego masz tam bonusowe punkciki. No, 5 na 10 masz ode mnie taką dosyć przyzwoitą notę. No, jeszcze Twój składzik, nazwa, dosyć taka ciekawa. No nie powiem. Dalej mamy 118 również. Tym razem od Michała. No kogo ty masz ciekawego w drużynie, takiego unikatowego? Humelsa, oczywiście, z Precision. Go jest naprawdę, tak jak mówiłem, łatwo zdobyć, ale za niego są bonsowe punkciki, bo jednak jest to karta, którą trzeba zrobić. A nie da się jej kupić, także trzeba się trochę tutaj postarać o niego. No i. 5,5 na 10 masz ode mnie, Michale. No i lecimy do Jakuba. Jakub wysłał składzik ze 120 overallem. Tak on się prezentuje. Atak Pio oraz Messi z Team of the Week, czy też potem No fajny składzik, choć też nie ma tutaj czegoś takiego unikatowego, co by go wyróżniało. Także 5,2. Na 10, no i moi drodzy, przechodzimy do bodajże przedostatniej, czy przed, przedostatniej drużyny w tym odcinku. Składzik naprawdę ciekawy od Szymona, ponieważ jest to cały skład jednego klubu FC Porto. Nie wiem, czy jesteś ich kibicem, czy nie, ale taki właśnie składzik tutaj zrobiłeś. Overall niestety jest tylko 92. Także za ten skład nie będę przyznawał oceny, bo ile bym mógł dać? 1 na 10. Jakbyś wbił co najmniej setny, 110 overall, to miałbyś dużo punktów ode mnie, tak? To składzi go oczywiście bez oceny, ale za to, że zrobiłeś taki, to ci go na pewno gratuluję. No i przedostatnia właśnie drużyna jest od Radka, Tutaj 116. Overall, kogo ty masz tutaj ciekawego? Chyba Trenta Aleksandra Arnolda, bo jest to karta chyba dosyć droga, tak mi się wydaje. No i 4,6 na 10 masz ode mnie. No i przechodzę do ostatniej drużyny w tym odcinku. Jest to skład od Marka 136 overall. No i masz ode mnie 10 na 10 skill boostów masz wbite na maksa, na plus 27, no tam brakuje u niektórych, bo masz na 26, ale jednak biorę pod uwagę te najważniejsze, rank upów masz powyżej 30, też oczywiście masz ode mnie ten bonusik za ikony Prime Van Bastena oraz Ronaldinho, no i... Też Kulibali, on jest bonusowy, bo on jest chyba dosyć drogi. Także to ostatni skład w tym odcinku. Wysyłajcie składy do następnego, który będzie już jutro. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, na jakiej podstawie oceniam składy, to, to tam właśnie na Facebooku wyślę taką rozpiskę, myślę, na jakiej podstawie taką tabelkę. Jak te oceny przyznaję, ale tutaj, jakby ktoś był ciekawy, to żeby zdobyć 10 na 10, trzeba mieć około 135 overalla. co jest absolutnie do zrobienia free to play, bo znam graczy, którzy w tej edycji w ogóle nic nie wydali pieniędzy, grają free to play, a udało mi się wbić 140 overall, także to jest możliwe, oczywiście, tylko. Jak widać, nie trzeba wydawać pieniądza, ale oczywiście trzeba poświęcić na tą grę dosyć sporo czasu. Także z mojej strony to tyle i trzymajcie się na następnych odcinków. Cześć!